Zanim obejrzysz ten film, mamy do ciebie ogromną prośbę. Zostaw proszę łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ YouTube strasznie ucina nam ostatnio zasięgi. Z góry dzięki. Co słychać u Wisły Kraków? Dzisiaj poznacie odpowiedź na to pytanie. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i zapraszam na film. Na wstępie oczywiście klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodoba i oczywiście możecie pisać w komentarzach, co sądzicie o takich materiałach. A w tym odcinku omówimy pokrótce transfery do klubu i start sezonu, może nie sezonu, a start rundy wiosennej Białej Gwiazdy, a zaczniemy od tego drugiego, bo już teraz kibice Wisły zaczynają mieć wątpliwości, czy Albert Rudę to był dobry wybór Jarosława Królewskiego, a już podczas pierwszej połowy spotkania z GKS-em Tychy było słychać na trybunach bardziej wulgarną wersję przyśpiewki Wisła grać, kurde mać. No, nie wystawia to najlepszego świadectwa grze Białej Gwiazdy, umówmy się, natomiast Jarosław Królewski oraz admini konta twitterowego Wisły twierdzą, że zawiodła skuteczność, bo ileś tam statystyk expected goals, ileś tam statystyk expected shots i tak dalej, było na korzyść krakowskiej drużyny. I powiem Wam tak, jak wiecie lub nie, studiuję matematykę stosowaną na AGH-u, bardzo lubię analizować wszelkie dane statystyczne, liczby, generalnie sprawia mi to wielką przyjemność i myślę, że pod tym względem trochę nawet przypominam Jarosława Królewskiego, a ktoś powie, ktoś złośliwy, że nawet wyglądam tak samo. Ale już mówiąc poważnie, zdaję sobie sprawę, że prezesa Wisły naprawdę, mówiąc kolokwialnie, jarają te wszystkie algorytmy, które niby pomagają w prowadzeniu klubu, bo jak zresztą sam jestem jakimś szkoleniowcem, Football Managerze, to też używam tych wszystkich wykresików i jest, myślę, podobnie, ale... Podczas pewnego spotkania tenisowego usłyszałem od pana Karola Stopy, czyli też komentatora sportowego, takie zdanie, że skoro jest tyle statystyk, na podstawie których można stwierdzić, który klub jest lepszy, który zawodnik ma większe umiejętności, który trener bardziej pasuje pod dany zespół i tak dalej, no to w sumie po co wychodzić na boisko czy kort, skoro według sztucznej inteligencji drużyna A ma 56% szans na zwycięstwo, więc to jej powinno się z automatu przypisać 3 punkty. Ale sport to taka dziedzina naszego życia, gdzie występuje jeszcze ten element nieprzewidywalności i zaskoczenia, dlatego nie należy traktować inteligencji jako całkowitą wyrocznie, ale oczywiście można się nią wspomagać. Ba, jest to wskazane, skoro mamy takie dobra, no to dlaczego z nich nie korzystać, tylko nie należy traktować tego jako pewnik, jako coś, co będzie gwarantem sukcesu. I tutaj też znowu zacytuję pewną osobę, chyba Wojciecha Łazarka, ale tu pewny nie jestem, zresztą ten cytat dobrze znacie. Statystyka jest jak spódniczka mini. Dużo osłania, ale najważniejsze zakrywa. I co z tego, że Wisła stworzyła sobie multum okazji w spotkaniu z GKS-em Tychy? Co z tego, że udało się ulepić 7-minutową składankę, w której było widać ofensywne akcje Wisły Kraków, skoro i tak na koniec to GKS Tychy zdobył gola i miał najgroźniejszą akcję, w której nie udało się strzelić bramki, bo jeden z graczy gości zmarnował akcję sam na sam. No i do tego jeszcze oczywiście wygrał mecz, a Dariusz Banasik, szkoleniowiec GKS-u Tychy, nie potrzebował do tego sztucznej inteligencji, albo przynajmniej w 100% się nią nie sugerował. I teraz ktoś powie, że Albert Rudę to słaby trener, że wszystkie algorytmy trzeba zaorać, a Mariusz Job zapewniłby Wiśle 6 punktów, gdyby tylko nie został wydalony z pierwszego zespołu. Ale to nieprawda, nieprawda i nic pewnego. Po pierwsze, nie oceniajmy jeszcze tak do końca Alberta Rudę, bo myślę, że faktycznie ta decyzja raczej się nie obroni, bo zanim gościu nauczy się Fortuna pierwszej ligi, to albo go w Krakowie już nie będzie, albo będzie nowy sezon i będzie musiał skład lepić się od nowa. Natomiast jeszcze może oczywiście zaskoczyć, jeszcze może piłkarze nauczą się jego taktyki, zaczną lepiej się na boisku prezentować. Kto wie, czy to nie jest wina piłkarzy, którzy wydaje się na papierze, że są potężni na tle innych pierwszoligowców, a w praktyce jest coś takiego, że po prostu ten skład jest dosyć przeciętny. Gdzie leży prawda? Wydaje mi się, że brak stabilizacji w klubie powoduje, że Wisła rokrocznie gra poniżej oczekiwań, bo przecież pamiętamy te wszystkie sezony, nawet w Ekstraklasie, to ostatnie lata w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, to Wisła też raczej rozczarowywała, raczej grała poniżej tego, jak zakładali obiektywni dziennikarze, a już nie mówiąc o tych subiektywnych, więc faktycznie przydałby się taki moment, kiedy będzie ta stabilizacja, kiedy Wisła postawi na jakiegoś sprawdzonego fachowca, który faktycznie odnosił jakieś sukcesy, czy to w kraju, czy to gdzieś indziej, chociaż
chociaż wolałbym szkoleniowca z naszego kraju, ponieważ zna specyfikę ekstraklasy Fortuna pierwszej ligi. Albert Rudé, okej, coś tam osiągał za granicą, natomiast nie były to jakieś niesamowite sukcesy i trochę obawiałem się tego przyjścia do Krakowa. Na razie moje obawy się częściowo sprawdzają, ale jeszcze w 100% go nie skreślam, no bo wciąż jeszcze sporo sezonu przed nami. Co do drugiej tezy, czyli tej tezy, gdzie wszystkie algorytmy trzeba zaorać, no to już się wypowiedziałem, że to nieprawda, że można się nimi jak najbardziej wspomagać. Natomiast co do Mariusza Jopa, no to już widziałem niektóre wpisy, że Mariusz Jop to byłby gościu, który spowodował, że Wisła wygrałaby te dwa mecze. No, może i tak. Nie wykluczam tego, natomiast patrząc na te spotkania chociażby z Polonią Warszawa i to wymęczone zwycięstwo, to nie zakładałbym w ciemno, że Wisła zdobyłaby te 6 punktów, bo gra wyglądała bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy w spotkaniu z GKS-em Tychy, a przypomnijmy, że Polonia Warszawa jest w dole swojej formy, a GKS Tychy jest w czołówce tabeli ligowej, więc Wisła Kraków równie dobrze mogłaby za kadencji Mariusza Jopa z GKS-em Tychy przegrać 0-3, 0-2, mogłaby wygrać 2-1 oczywiście, no ale tego już się nie dowiemy, zostawmy to, skupmy się na tym, co jest. Więc podsumowując pierwszy wątek, należy czas dać Albertowi Rudę, żeby coś zbudował, bo jak mówiłem, ten czas jeszcze jest, plus jeszcze Wisła ma mecz w Pucharze Polski, co najmniej jeden, ale jak Wisła będzie wyglądać słabo na boisku, a dobrze w statystykach podań w drugiej tercji boiska, to i tak należy gościa za kilkanaście miesięcy zwolnić, a nie przedłużać tę mękę jak z Sobolewskim, bo algorytmy pokazują inaczej. Tyle o całej Wiśle, skupmy się na nowych jednostkach. Pierwszą jest Davy Bregu, 28-letni albański skrzydłowy, który lwią część kariery spędził w ojczyźnie. Tam zdobył wszystko, co się dało, bo i zdobył mistrzostwo, i puchar kraju, i super puchar. Został też raz królem strzelców, 6 razy zanotował sezon z minimum 7 golami. Natomiast ostatnie 2,5 roku troszkę mniej udane, bo to występy w tureckich klubach w Boluspor'ze i Umraniyespor'ze. Łącznie 11 bramek, odszedł, bo nie płacono mu. Natomiast trafił do Wisły Kraków, zdążył rozegrać 2 mecze, miał niemały wkład w zwycięstwo ze Stalą Rzeszów. Z GKS-em zagrał w mojej opinii już trochę gorzej, ale na pewno wiemy, że jest świetnie wyszkolony technicznie, ma bardzo dobrą prawą nogę, niestety lewa raczej służy do wsiadania do tramwajów. Całkiem przyzwoicie wykonuje stałe fragmenty gry, potrafi dryblować, no i z wad właśnie ta lewa noga, przez co wydaje się, że jest zbyt przewidywalny, ale z drugiej strony Arjen Robben też miał jeden zwód, ścinał do środka, a jednak piłkarze drużyny przeciwnej na to się nabierali. Oczywiście mamy tutaj zupełnie inną skalę, ale też Bregu lubi, tak jak Robben, schodzić do środka, dzięki czemu może tworzyć przestrzeń dla wbiegającego na lewej stronie chociażby Jakuba Krzyżanowskiego. Drugim transferem jest Karol Dziedzic, młody, obiecujący talent garbarni Kraków, o którego zabiegały także ekstraklasowe kluby. Zawodnik występujący raczej jako szóstka, ewentualnie defensywnie usposobiona ósemka, natomiast to nie znaczy, że nie lubi i nie potrafi podłączyć się do akcji ofensywnej, bo to umie. Jest szybki, dynamiczny, potrafi strzelać gole. Minusem jest brak doświadczenia na troszkę wyższym poziomie, bo ostatnio grał w Garbarni, która występuje na poziomie trzeciej ligi polskiej, więc niezbyt wysoko, ale jest to niewątpliwie piękny diamencik, który należy oszlifować, a potem mieć z niego korzyści finansowe i sportowe, i to powinno być zadanie Alberta Rudę. Myślę, że nie będzie grać się Dziedzic od pierwszej minuty w najbliższych meczach, raczej będzie dostawać szansy z ławki rezerwowych, jeśli w ogóle. Ostatnim transferem jest Anton Ciczkan, który wydaje mi się ma wzmocnić jedynie rywalizację w bramce przez kontuzję numeru 1, czyli Brody. Stevie ma bardzo przyzwoite jak na pierwszą ligę, bo to dwukrotnie zdobyte mistrzostwo Białorusi, mistrzostwo Gruzji, dwukrotnie zdobyty Puchar Białorusi, występy w Lidze Rosyjskiej, europejskich pucharach, do tego mecz w reprezentacji Białorusi. No pytanie, kiedy i czy otrzyma szansę gry, ale fakty są takie, że raczej nieprędko mimo wszystko, skoro Alvaro Raton, o dziwo, jest na razie jednym z najlepszych zawodników rundy wiosennej Wisły Kraków, co też o czym świadczy i pokazuje, że biała gwiazda nie gra tak imponująco. No, podsumowując, równie dobrze Wisła mogła mieć 0 punktów po 2 meczach rundy wiosennej. Można byłoby gdybać, czy Albert Rudę to dobry wybór na trenera Wisły i czy już go nie zwolnić po 2 spotkaniach, bo niewiele brakowało, a Stal Rzeszów wygrałaby, gdyby Danielewicz wykorzystał 11, ale fakty są takie, że biała gwiazda wciąż jest w grze o awans bezpośredni i walczy nawet o trofeum, ale żeby te 2 cele zrealizować, trzeba jak najszybciej poprawić wiele aspektów gry, bo ta pozostawia wiele do życzenia, a ludziom przypominają się najgorsze czasy kadencji Radosława Sobolewskiego. Maciej Piętak, kłaniam się nisko, to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodobał. A tymczasem dziękuję za uwagę i życzę Wam udanego dzionka. Do usłyszenia!